Szczęść Boże, coś wam powiem. Mija 60 lat od rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. Sobór ten pouczał, że Chrystus pełni swe prorocze zadanie aż do pełnego objawienia się chwały. Nie tylko przez hierarchię, która naucza w Jego imieniu i Jego władzą, ale także przez świeckich, których po to ustanowił świadkami oraz wyposażył w zmysł wiary i łaskę słowa, aby moc Ewangelii jaśniała w życiu codziennym i rodzinnym i społecznym. Właśnie w tych innych 72 posłanych jest zawarta każda osoba, która wiarę przyjęła. Posłani są więc po to, by wiarą się dzielić, nieść pokój i głosić Królestwo Boże nieustannie. Jednak ten łańcuch się przerwał. Coś w ludziach sprawiło, że przestali iść i głosić, a zatrzymali dar dla siebie. Może to wyniknęło ze zwątpienia, że za mało ma człowiek łaski, by się nią dzielić i dla niego nie wystarczy. A może przyszło zniechęcenie, bo pojawiło się zbyt wiele sprzeciwu ze strony odbiorców na nasze świadectwo. Chrystus mówi, gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. Ten pokój nie wyczerpuje się. Apostołowie to ludzie dzielący się pokojem, nie wycofują swojego daru pokoju, gdy widzą, że jest nieprzyjmowany. Nie, dobro, które niosą, jest dla wszystkich. I to właśnie inni decydują o sobie, czy je przyjąć, czy odrzucić. Logika Jezusa, logika Królestwa Niebieskiego jest inna niż nasze ludzkie myślenie. W dzisiejszej Ewangelii widzimy, że to, co po ludzku oznacza zmarnowany wysiłek, po Bożemu znaczy pomnożenie tego, co się dało. Każde dobro udzielone innym i przez innych odrzucone powróci do nas. Nie bójmy się dawać nawet wtedy, gdy dar spotyka się z odrzuceniem, z wyśmianiem, z niezrozumieniem. Dziś Bóg mówi do ciebie i do mnie, bądź wytrwały i zaufaj mi, że dobro, które chcę objawić przez ciebie, nie zmarnuje się, nawet wtedy, gdy nie zostanie przyjęte. Nie martw się o to, po prostu je nieś, a ja zajmę się resztą. Głoszenie Ewangelii to ogłaszanie Królestwa Bożego. A Królestwo Boże to nie jest żadna ideologia, to nie jest doktryna polityczna, to nie jest sposób na zrobienie kariery. To prawda o bliskości Boga, o tym, że jest On wśród nas, wokół nas. Jezus nie łudzi nas. Twierdzi, że jedni przyjmą Ewangelię otwartymi rękami, a inni pokażą pazury i szpony. A jednak nie poleca ucieczki przed tymi drugimi. Każe wchodzić do oka cyklonu, niejako wystawiać się naiwnie na atak. Czy posłuszni jesteśmy temu poleceniu Jezusa? Czy czasem nie zwycięża lęk, który motywuje do odgradzania się od tych, którzy są nam nieprzychylni? Jezus nie mówi do uczniów, zbudujcie instytucje i każcie przyjść ludziom do siebie. Wy idźcie do nich. Wejdźcie w ich środowisko i głoście Ewangelię na ich warunkach. Siadajcie z nimi do stołu, bo stół jednoczy ludzi. W kościele nabierajcie siły i łaski, ale działajcie tam, gdzie już jesteście. W firmach, szkołach, szpitalach. Tam, gdzie duchowni nie dotrą. Jezus siadał do stołu z celnikami i grzesznikami, nie koncentrując się na ich niedoskonałościach. On chciał pokazać, że choć zło panoszy się, to dobro jest silniejsze i tkwi w każdym człowieku. Tylko trzeba mu o tym przypomnieć.